Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej Casey, Kafi, Kafi Morgan, obojętnie, no, obojętnie, okej. Nie nagrywałem, też było kilka spraw, które chciałem ogarnąć, no. Paru znajomych poszło sobie papa, gdyż jak myślałem o pomocy, to o, spieprzaj tam. No to bywa tak u mnie. Ktoś chce, no to pomogę, jak ja coś chcę, no to... No to... Nie. Nie dostaniesz pomocy. Wal się. Innej osoby nie usunęłem. Nie wiem. Dostaję lubię, okej. Okay? Nagrałem materiał chyba ponad godzinny, gdzie miałem muzykę nie z YouTube'a, ale YouTube oczywiście mi usunął ten film, bo to YouTube. A gdyż miałem dlatego muzykę. Aha. Okej. Okay. W filmie właśnie, które trwał godzinę, wbiliśmy sobie poziom na kłajecie na pająkach, na arachnitopie oczywiście. I tu byliśmy królowym. Padłem. 2%. I nie wiem dlaczego moje błogosławieństwo legendarne nie zadziałało. Ale szczerze, ten pająk tak za bardzo nie walił. Nie wiem, ja nie było odcinku z Dajandy. Więc no, powiem tak, wyniki badań moje zostały pomylone, więc mogę się cieszyć, ale dla tej osoby, no to nie będzie wysłała wiadomość, szczerze. Mikrofon jest podgłośniony, jakby ktoś pytał. A kule, jeszcze mogę? Questa będę musiał zrobić. Obiecałem kiedyś, że ta postać musi mieć wszystkie questy zrobione. No, trajery zmieniłem w głosie, więc sorry. No, ale tak bywa. Dobra. Tu będzie krótszy odcinek, miał być dłuższy. Tu damy radę? Tak na... Damy. A, i kupiłem sobie to i to. Nie. Idź sobie tu. Szkielety moje, gdyż potrzebuję wydropić buty. No, mam buty, spokojnie. Ja tu chciałem już podejść do mumii. Te strzały mi się przydadzą. Strasznie. Tamte mam całe wyczerpane. A, dopiero się zorientowałem, że ten strój to jest strój ze zmienionymi kolorami, taki zwykły, który można mieć w grze. On teraz pójdzie tu? Czy jak? Dobra, pójdzie. A góry chyba nam zostały? Chyba. Mam nadzieję. A! I na końcu filmiku odwalę trochę takie, taką nietypową rzecz, którą nie zrobiłem nigdy przy innym. Oprócz z Rivenką. A, i mam drugi kanał, tylko pod League of Legends. Zapraszam, link w opisie. Albo nie wiem. Zależy. Więc teraz będę musiał czekać, aż ten film się zrobi. Zrenderuję. Dodać te wszystkie opisy i tak dalej. No, opis mam tylko jeden. Albo wcale. Są? Albula? Proszę, proszę, proszę. Tu są. Arogancki posiłek. On tu stoi. Jest ktoś? Kolejny w ogóle? Tylko ja. Bo jest. Nikogo więcej nie ma. Nie, ale szczerze ten strój, kurde, w tych kolorach mi się podoba. Jest lepszy. Tamto ma takie szare włosy, a idź. To ma takie złote. Nie chcę jakoś. Chyba.
Chyba nie. Nie no, z mordą nie nagram, bo coś czuję, że dźwięk i moja morda by do siebie nie pasowały. Może kiedy indziej, okej? Okay? Prawda? Nie no. Może kiedyś. Eventu nie mam, nie mam ochoty robić. Nie no, będę robił, ale nie będę nagrywał. Po ostatnich wydarzeniach nie mam siły. Zero. Rękawic. Pierścień bardziej warty od rękawic. Ciekawe. Tego nakupywałem trochę. I szczerze tyle XP już. Patrzę. Jeszcze 73 prawie zostałem. No. Trzeba sobie wbić kiedyś, prawda? A trzeba buty wymienić. Buty i naszej. Zdecydowanie. Nie no, może kątki nagram, ale... No zobaczymy co do eventu, jakie będę miał plany i tak mało osób nie ogląda, pewnie tyle subskrypcji. Powiem szybkiego gadania, mam nadzieję, że z tym nie zrozumieli, prawda? Nie no. Zrozumieliście mnie chyba. A, nie. Dobra. Powiem to jeszcze raz. Nie wiem, jak będzie mi się chciało, to nagram event. Może nawet TS-a załatwię. Jak ktoś będzie chciał, oczywiście. To takie dziwne. Palantir zawsze teraz zostanie. Better. Ten program jest dziwny do nagrywania. Bo słyszę jedynie siebie przy ustawieniach mikrofonu. Akurat muszę tak zrobić, bo inaczej głos się nie nagrywa. OBS mam wyłączony tak, żebym siebie słyszał. Działa. Tu? Nie. Wal się. A. I jest taka jedna informacja dla tych, co nagrywają Margonet, a poplanują. Margon coś tam wprowadziła, że niby trzeba będzie płacić za to, że się nagrywa tą grę. Według mnie to jest śmieszne i raczej tego nie wprowadzą, bo naprawdę Margonet straci dużo youtuberów. Straci głównie też, no, promowanie, prawda? Nie wiem, czy wy się ze mną zgadzacie, ale straci na tym wiele. Bo niby tam z jakąś ekipą filmową podpisali kontrakt. Jakiś angielski, albo coś tam. I niby filmy będą z tej gry. Elancja i tak dalej. Halo, halo. Tyle czasu ja Elancji i Hironi nie widzę na mapie. Co to jest? A kiedyś niby coś było zapowiedziane. Nie ma. Walcie się. A to są zwłoki? No to bez zwłoki idziemy. Numery. Dzień dobry. O, dziękuję. Lubię was. Macie mi strzały? O, ktoś chyba wziął się tutaj za E2, bo... Stała ostatnio. Ostatnio to za mało powiedziane. Ona tu ciągle stała. Od ponad chyba miesiąca. Więc wątpię, żeby ktoś lekko zdobył, bo na lot logu nic nie było. Albo się znudziło, albo wakacje, więc... Ale dwa tygodnie jeszcze. I pół metek. Tak szybko czas leci. Żeby tydzień minął. Jak mam rok szkolny, a idź, panie. Teraz idę do szkoły zawodowej, gdyby ktoś pytał. W Czarnkowie, więc może ktoś z was, ktoś coś? Nie wiem. Może się spotkamy, może nie, ale wątpię. Po moim głosie, inny jest. To wszystko w lodzie. Strażnica, nizina. O, o, Damian, coś dla ciebie. Nizina wyśniaków. Dobra, nie no, żartuję. Jeszcze udało mi się wydropić ten strój, całkiem fajny. Nie no, średni. To jest ten miecz od błyskawic. Ja opisałem chyba ten, może kupiłem sobie ten.
Dobra, spokojnie. Gotowy do użycia za chwilę. Okej. Rozumiem. Jakie my tu elitki dwójki mamy do dyspozycji? Atamatu, Goplana, Wyznawca, Mazurny i Łowca Czaszy. Trzeba questa zrobić z tym kulesiem. Questy. Nie chce mi się robić tych opisów do questu. Damian mówi, że się nie opłaca. Że jest pełno opisów, więc mało kto ich obejrzy, więc rób długie materiały. Nie wiem, czy chcecie długie materiały, czy nie. Dzisiaj zrobiłem. Walicie chyba. I napiszcie to, co zobaczycie na koniec, czy takie coś może być. Czy o to chodzi? Bo myślę, że to byłoby fajnie do drugiego kanału, Public of Legends. A w sumie mogę wam pokazać. Andarum, o ile niech mnie nie zdeda. No bo Andarum. Proszę. Za cholerę. Właśnie mi się głos tak to powtarza. Nie wiem, jak to wejść. Chyba, że właśnie przestał. Nic tam się wydaje. What? Jak teraz tu? A, dobra, to jest chyba takie coś. Sorry, nie ogarniam nowe Andarum. I szczerze, po co zmieniali te Andarum? Ja Andarum pamiętam to, że tutaj było te wejście takie fajne, a tu nie. Ale puścisz mnie, prawda? Ile już nagrywam? Dobra, to ma na celu pokazanie, jak wygląda Andarum, ogólnie nowe. A tu jak mam wejść? Ale... Tu mam się zabić. Ale tu ma... Dobra, tu już latają. Tu już latają. Proszę. Ja nawet z Mixa... No nie daję rady jak na razie. Tylko jeden heros, jak mówiłem, znaleziony. Nie ma szans. Nie, tu nie zostało nic zmienione. Tylko Ilana. Po co zmieniali? Halo, dlaczego? To trudno mi tu dojść. I przejdę. Pomimo, że drzewo ma takie coś, ja na tym sobie stoję. Też nie. A, co ja nagrywam na drugim kanale? A to już film zrobiłem. Na tym kanale i tam wszystko jest opisane. Nie powiem. Ale w lolo, no, gameplaye, no będę, ale na razie nie mam sił. Po tych wszystkich rankedach. Me. Walczy się. Stary. Nie, dobra, muszę wybijać tych michów. Sorry, że jeśli będę wybijał takich michów na mały poziom. Dobra. Tu jest 70 któryś. Przeboi. Dobra, później zrobię tego questa. No, trzeba zdecydowanie może zabijać. Gdzie miał ten strój? Podoba mi się. Ten z takimi szarymi włosami to nie. A teraz no... Ale, ładnie. Ale jak na 900 z moczych łysach, no to... 900 czy 500 dałem? Chyba 900. Nie za bardzo na ten kosz. Zobaczymy sobie, czy jest chłopca, czy go nie ma. Czy go ukradli złodzieje. Zapakowali go w worek i uciekli. Z moimi herami. No i uciekli złodzieje. Ciekawe, czy seller jest. Do questa potrzebuje mega. Ale jutro rano, jak dam radę wstać, co szczerze wątpię, będzie seller, bo rano oczywiście nikt nie gra. Chyba, że ktoś nockę robił.
Jeszcze nie. Nie zatykujesz? Dziękuję. No i proszę, klucznika nikt nie chciał zabrać. Nikt go nie kocha. To my go przytulimy. Co z tego, że strzał mnie, ale na coś? Ale dobra. Żartuję. Ale spokojnie, klucze mam. Oczywiście do biblioteki. Kluczyków do samochodu jeszcze nie mam. Boże, korki. Trochę się boję naprawdę po Andarum chodzić. To jest straszne. Wypadł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sushi. Czy nikt nie wbijał? Nie wbijał ktoś. Jak są strażnicy powybijani. Trochę. Halo, halo. No cóż, ja nie taki biedny, mam jak uciec. Jeśli to oglądaliście, pierdolcie się. A, i dla informacji dla gefioników. Jak to ma być? Ludzie, którzy grają na gefiony. Gefioni? Dobre ludzie z gefioną. Jeśli wbijacie spokojnie na sekcie, nie biją was takie coś jak lukiserki, zasrane, takie inne noby, to będziecie dostali bana. Oprócz Firzeka i Terry chyba. Terrari. Bo Foxia ma bateria, a to Terraria. Są takie bardzo dwa podobne miki. I strasznie się mylę przy tym. Co ja robię? Sorry. Nudzi mi się. No i zero. Jestem zerem. Co to było? Nie wiem. Jak to im odradzę? Halo, halo. Co to jest? Z tym klikaniem, które może być problemów, ale z tym nie powinniście mieć problemów. Ludzie, ogarnijcie. Tu nie ma co się bać. Po prostu składacie. I oto cała filozofia. Halo. Wiecie? I pusto. Ale informacje dla tych, którzy żydzą, że nie mają EQ na mały poziom. W tej skrzynce znajduje się dużo. Proszę, od wujka Casey'ego. Dobra, sprawdźmy sobie. Bluza chce mi się zabić, najwidoczniej. Głupia bluza. Coś miesiątego mogę sprawdzać. Do setnego już śmiało. A, to lepiej jak tylko ostatnio. Bo w wyobrażeniach to nie. Dobra. Alo, dlaczego to jest tak drogie? A mam nadzieję, że na Kongów, jak to być, Kongi? Na Kongach, o. Załatwimy sobie dobrą kuszę, czy tam łuk. Ale żeby nie był od błyskawic oczywiście, bo jak nie, no to walcie się. Nie biorę. Kapton Kowatych. Bardziej to bym wolał od tego. Spokojnie. Kapki. Czyli potem. Nie wiem. O, buty. Buty są ważne. Ludzie, sprzedałem to za 100 milionów. Pomimo, że części do butów są po 20. Chodzi 40, weszły tam koszt na kościach, który wam to złoży. To jest głupie, musicie iść do kogoś, żeby wam zrobił te buty.
No, to to jest. Halo. Garmory. I wychodzi więcej. Zobaczymy później. One są drogie, one są trudne do zdobycia, dlatego. No, 20 wydam na D. Na to wydałem. Nie wiem, więcej. No, też gdzieś tyle wydałem. Na rękawicach byłem. Dobra. Gościnę. I potem właśnie chcę sobie kupić klejnot Margory. Za 9 leveli. Czy w moim tyranie coś jest? Trawy? O Jezu. Za 18 mamy. Możemy kupić. Możemy kupić. Jakie statystyki miały te buty? Powiedzcie mi. Nie zbyt takie dobre, ale ciężko do zdobycia. Zostanie dlatego. Kamień koglinów. Spoko. Spoko. Ktoś jest? Halo. Wybij. Nie chcę pić. Dlaczego? Harwak ogólnie nie chce wbić. To są jego trzy postacie. I nie wiem, gdzie mam iść. Zaraz sobie to zakończę, żeby to nie było tak długie. Pierdolenie o szupenie. Lista umiejętności. I tak, bo nie mam źle, więc... Niech ktoś mi pomoże. Co mam robić głównie pod stworki i pod PvP-ki. Właśnie nie wiem, jak to się powinno resetować. Nie mam pojęcia, jak to się resetuje. Nie dali. Ja tu nie mam grady. Ja grady strzał nie mam. Boże. Boże, Boże. Choć myślę, że bardziej na X muszę wymaksować sprawność fizyczną. To pewnie tak samo muszę wymaksować. Tu też. Nie. Błyskawica elbić. Oto mi się przyda. To też. To też. Tak w ogóle sprawdźmy, gdzie możemy expić. Na impact. Próbowałem. Właśnie. Właśnie. Jeszcze parę minut. Zobaczcie, jak będzie. O grabardu? Nadal rozwalony. Na minerał. Okej. Halo. I niby ktoś nam tu mówi coś o evencie wakacyjnym. To jest dosyć ciekawe. Tylko kto to mówi? Czy Dreamy? Ja sobie to przeczytam. Może coś się dowiemy. To może być szczelna... Co ja mówię? To może być uwaga bardzo dobra. Cenna uwaga. Wulkany pewnie będą. I pewnie będzie quest. Typu złóż ofiarą ofiarę Boga, albo coś. Góra może być. Jaskinia może być z jakimś stworem. Jeszcze mocno zajebiste.
Czyli pewnie to będzie Heros. Jak jest jakiś tam okropny gad. I ktoś jeszcze nam mówił. On by był tu. Dobra, zapytamy, zakończę sobie. Jak to mam tam prawo? To jest przejście. Byłem w ogóle bardzo? Byłem. O, fajnie to. Tylko jestem ciekaw. Jestem pewny. Rezo, ktoś będzie przeszkadza. A, ciekawe, czy zmienią kiedyś to. Bo i będzie. To też. Dobra, mówiliśmy się niby, że będzie wulkan i tak dalej. Duży jakiś smok. Czyli może być kolejna wskazówka, że mapa eventowa będzie to jakieś miasto krasnoludów, jakieś, nie wiem, jakieś miasto zaginione, które będą żyły krasnoludy lub coś innego, ale musi być coś, co ewidentnie przypomniałoby, by event wakacyjny. No i coś będzie, ba jakiś quest o grabardu, myślę. I to mają rozważenie, by się wyprowadzić, jak czy się nie będą. Coś się okaże, to jakiś wielki robak. Wszystko rozwala. Pod ziemią albo... Albo jakaś klątwa będzie. Ja tu nie mam. Nie na tej postaci, ale... Chyba pamiętacie ten taki legendarny kryształ. Które było chyba... Kiedy to było? Na Prima Aprilis. O! To właśnie to było. Że było do zdobycia ten kryształ z tym takim tunelem, który denerwował strasznie. No i pewnie coś będzie związane ze świątynią. Ja nie straszę, będzie świątynia. Wybijanie robaków. Ciekawe, czy będzie. No. Wszystko rozpierniczone, ale sprzedajecie dalej. Kupmy to. Dobra, bańcie się. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Na pół godziny nagrywam. No i... Naprawdę. Naprawdę napiszcie, co sądzicie. O... Nie wiem, jakimś live z Margonem. Ogólnie, co sądzicie, co mam zrobić z tym eventem i tak dalej. Ja się z wami żegnam.